Siemaneczko, z tej strony Metal. Witam w unboxingu paczki z FastTech. Dzisiaj sobie odpakujemy taką paczkę. Nie za dużą, ale za to ciekawe rzeczy są w niej w środku. Dobra, poradzimy sobie jakoś bez nożyczek. Musiałem oczywiście awizo odebrać, bo jak zwykle nie mam jej w domu. Jestem w szkole. Dobra. Zaraz wam powiem, co się tutaj znajduje. Otóż znajdują tu się dwa zestawy baterii na USB. To jest całkiem fajny bajer. Zaraz wam pokażę dokładniej. Jeszcze tu kilka rzeczy jest. I jest kosteczka przy okazji Shengshu Aurora. Otwórzmy ją najpierw, bez zbędnych jakichś tam zabawek. To jest instrukcja. Kostka oczywiście nie jest dla mnie, bo ja takiego kitu nie ściągam. Dla znajomej. Kostka naprawdę wymiata. No, nie jest to kostka z górnej półki, chociaż dla początkujących i nawet dla profesjonalistów jest to jedna z lepszych kostek. Chociaż teraz rynek już jest tak przesycony wszystkimi kostkami, że każda kostka jest na wysokim poziomie i można ją dostać w dobrej cenie. Kostka polecam. Jedziemy dalej. Zamówiłem sobie, o dziwo działają, zamówiłem sobie trzy zegarki na ręce, takie bazoletkowe. W różnych kolorach, żeby pasowały właśnie do ubioru. Ale przy okazji można je dać też kilku osobom. Kolorek czarny, biały i pomarańczowy. Jak widzicie, działają. Wcześniej jeszcze jeden zamawiałem, mam przy sobie. Niebieski. O, znowu działa, cud. Bo wziąłem go na basen i zatopiłem go i nie działał. A tu chyba odparował i jednak działa. Super, trochę się rozwaliło z tyłu, ale ogólnie nie polecam na basen brać. Godziny są tutaj rozbieżne, no ale trudno. Popatrzcie, na przykład mam czarną bluzę, to sobie założę czarny zegarek. Mam białą koszulkę albo bluzę, to założę sobie biały. Jak mam jakiś kolorowy, to sobie założę pomarańczowy. Pomarańczowy jest taki fajny, fluorescencyjny. Mogę porównać do moich naklejek. Też bardzo podobny. Kamera nie łapie kontrastu, ale dobrze. Całkiem fajne są takie właśnie bajery. Można komuś dać na prezent, są tanie. Ogólnie polecam, bo są poręczne. To położymy tu. Jedziemy dalej. Tutaj sprawdzimy, czy wszystko się zgadza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzeczy. Siedem rzeczy, osiem dokładniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dokładnie pasuje. Tutaj mamy dwa zestawy baterii w formie USB. Teraz wam pokażę. Na USB pisze, że 1450, ale jak kupowałem, to pisało, że 1300 ma pojemność, 1,2 V i 500 ładowań może wytrzymać. Dobra, pokażę wam jedną z takich, jedną baterię, żeby to wyszło. O. I ogólnie chodzi, zasada polega na tym, że ładujemy sobie tą baterię bez pomocy użycia ładowarki, chociaż można też ładowarką. W ten sposób, że i tu mamy normalny paluszek baterii. Tutaj mamy USB, więc podłączamy sobie do gniazda USB, dlatego zamówiłem też to. Od razu otwórzmy jakieś tam zbędne kartony. I tak, mam tutaj rozdzielacz, żeby od razu można było wszystkie. Za pomocą takiej ładowarki można naładować te baterie do 80%, a w normalnej ładowarce można naładować w pełni. No, ogólnie ładowanie chyba trwa około 3 godzin z normalnego gniazda USB. Czy jakoś tak. Zobaczymy jeszcze wszystkie po kolei. Mają one tu taką fajną sprężynkę, znaczy taki
taką gumę, gumkę. Tu się zamyka obwód. Tam jest taki pin. Zamykamy i mamy normalne baterie paluszki AA. O pojemności całkiem sporej, bo to tyle powinno wystarczyć. Pisze jakaś tam instrukcja obsługi. Warning, czy coś tam jeszcze dalej. Nie wkładać do ognia. No to co zwykle pisze na bateriach. Myślę, że to będzie całkiem dobry bajer na takie właśnie wyjazdy czy gdzieś, jak naprawdę nie ma się ładowarki. Ma się tylko takie coś, jest na 4 USB, więc akurat powinno się zmieścić, tylko nie wiem, czy to nie będzie przeszkadzało. Pewnie będzie, ale to da się wyeliminować. Dobra, to by było chyba wszystko, tak? 4 baterie, ładowarka, to i zegarki. No ogólnie wszystko polecam, o tu nawet jest instrukcja, więc super. Ogólnie polecam wszystko, no wszystko po prostu z tego co zamówiłem. Nie dużo za to dałem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym ciekawym filmiku. Pa!